9 stycznia 1791 roku król Stanisław August Poniatowski podpisał akt wyboru burmistrzów miasta Krakowa. Wybór burmistrzów, rajców prezydentów w mieście Krakowie, odbywał się na mocy przywileju króla Jana III Sobieskiego, wydanego w Gdańsku 30 grudnia 1677 roku. Przywilej ten przenosił z wojewody krakowskiego na Radę Miasta Krakowa prawo wolnego i tajnego wyboru 8 rajców prezydentów spośród 24 rajców i uzupełniania ich składu na wypadek śmierci jednego z nich. Przywilej był dowodem życzliwości króla dla Krakowa. Został wprowadzony nie bez trudności i oporu ze strony kolejnych wojewodów, którzy nie chcieli zrezygnować ze swych uprawnień. Z wdzięczności miasto wybiło złoty medal z portretem króla i widokiem Krakowa, a także umieściło wizerunek króla w Izbie Sądowej krakowskiego ratusza. W 1778 roku uroczyście obchodzono w mieście setną rocznicę jego nadania, co świadczyło o tym, jak ważny był to przywilej. Król Stanisław August Poniatowski potwierdził swoim dokumentem ostatni wybór rajców prezydentów w Krakowie przed uchwaleniem prawa o miastach w dniu 18 kwietnia 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Prawo to zostało umieszczone w Konstytucji 3 maja jako jej artykuł 3.